Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie opening tych oto dropów. Jest ich dokładnie 51. Oczywiście złote prezenty się nie wliczają. No i pomyślałem, że zrobimy licznik, ile trafiliśmy przedmiotów i jakiej rzadkości. Także myślę, że to będzie gdzieś na ekranie pokazane. I co, nie będę przedłużał. Możemy zaczynać. Akurat te takie najsłabsze dropy to myślę, że będę raczej pomijał, bo... Jak widzicie, tutaj ciekawych rzeczy za często nie ma. W ogóle zobaczę za chwilę, co można trafić. Dobra, najlepszy przedmiot z tego zrzutu to jest bardzo rzadki. Także w sumie nie wiem, co jest takiego fajnego, bardzo rzadkiego. Niech nas coś zaskoczy i tyle. Ale tutaj niestety nie ma szczęścia na start. Chociaż tunika. Ej, te opony, jeżeli by były malowane na czarno, to by był chyba najlepszy traf z tej skrzynki. Także polujemy właśnie na nie. I przedmiot bardzo rzadki. Fajne opony, z najgorszego dropu właściwie, także przyfarcone. Tutaj już mniej przyfarcone, aczkolwiek ten boost nie wygląda tragicznie. O, Dominus, a już myślałem, że dostaliśmy samochód, ale dostaliśmy malowanie do samochodu, którego raczej i tak nie będę używał, więc... W ogóle niesamowite jest to, że nawet ze skrzynek, z których nie da się trafić przedmiotu na przykład egzotycznego, są te takie flary tutaj, nie wiem jak to nazwać, światełka właśnie w kolorze egzotycznym i tak dalej, więc jak widzimy nie ma to żadnego znaczenia. Moim zdaniem fajniej by było, jakby były pokazane tylko i wyłącznie kolory, które można trafić, ale mniejsza z tym. Trafiamy bardzo rzadki przedmiot. Fajne malowanie, ej, bez kitu, nie wygląda to źle. Kurde, nie widziałem, że jest takie malowanie, a wygląda naprawdę mega fajnie. Jak ktoś gra merkiem, to myślę, że to jest jedno z ciekawszych właśnie dekali. I dobra, teraz zaczyna się polowanie chyba na jakiegoś Octane'a malowanego. 34 skrzynki, w których teoretycznie mamy szansę na właśnie czerwony przedmiot. Mam nadzieję, że trafimy chociaż jeden. Ale jakby takiego Octane'a trafić, na przykład białego, to bylibyśmy zarobieni. W ogóle dajcie znać, czy na przykład wy trafiliście jakiś mega fajny przedmiot z tych takich skrzynek, w sensie dropów darmowych. Bo naprawdę z tego co czytałem, niektórzy tutaj potrafili niesamowite rzeczy potrafiać. I w sumie, tak jakby nie patrzeć, to wystarczy dobre malowanie i można sporo zarobić z takiego przedmiotu, w zasadzie pozyskanego za darmo, czy tam po prostu zagranie w grę. Bardzo rzadki przedmiot. OM-y szare! Najgorzej, jakbyśmy trafili czarne, to one są warte tam sporo kredytów. Ja je nawet sobie kupiłem, bo mi się podobały. Jakbyśmy je trafili w czarnym kolorze, to by było zarobione. Ale tutaj naprawdę jest sporo przedmiotów, które mogą dać jakiś napływ kredytów. Kolejne very rare'y. A tym razem buścik. Chociaż to nawet takie buściki bardzo rzadkie, to one są warte chyba... Jak się nie mylę, przynajmniej kiedyś były warte 50 kredytów, to jak się otwiera takie ilości, to można naprawdę sporo zarobić, chociażby sprzedając masowo na bazie rzadkości. Jeszcze to są chyba wszystko jako przedmioty nie ze skrzynek, także mają największą wartość, bodajże. Włókno węglowe. Kolejne fajne malowanie, przynajmniej mi się podoba. Tutaj trochę bieda. Oponki zawsze na propsie, w sumie pasowały do tego auta, ale... Pewnie nie będę ich używał. Kolejna bieda, to akurat malowanie jest takie se, przynajmniej można na nim zrobić naprawdę ciemny kolor, ale mam już je chyba nie jedno. Mantis stworki. Jakbyśmy trafili Mantisa, ten samochód, to by było super, bo nie mam go. Chyba go nie mam aktualnie, a w sumie to jest chyba taki jakby... O! Bardzo ładne malowanie tutaj trafiliśmy, ale generalnie wracając do Mantisa, to jest chyba tak jakby Batmobile. W sensie hitbox Batmobila, więc fajne auto do pogrania. Perła, więc kolejny przyzwoity lakier. Bardzo rzadki przedmiot, czyli pewne kredyty. Akurat trafiliśmy... No, coś takiego, w sumie nie wygląda źle. I kolejny bardzo rzadki przedmiot. Samochodzik, proszę bardzo, no tego akurat mam przez to, że grałem przed free to play, ale tak, fajna sprawa trafić samochodzik. Jest chyba więcej warty niż domyślny przedmiot bardzo rzadki, albo bardzo rzadkie przedmioty zawsze są coś warte, więc w sumie nie ma co narzekać. I kolejny się tutaj trafił, to jest chyba dokładnie to samo malowanie co wcześniej, także przewijamy. I kolejny zarobek, błyskawice. Generalnie myślę, żeby na koniec odcinka podsumować, ile mniej więcej można dostać kredytów po sprzedaży tych wszystkich przedmiotów. Tak po prostu bazując na tym, jakby ktoś masowo sprzedawał danej rzadkości, bo pojedynczo to wiadomo,
problematycznie jest cokolwiek opchnąć. Nie opłaca się takich tanich przedmiotów pojedynczo sprzedawać. O, jest pierwszy czerwony! Ale opony, jakieś Stella, MacB 6, nie wiem jak to było, ale... Ale wydaje mi się, że jest dzisiaj całkiem niezły drop. Opony Cristiano, zobacz ile są warte, bo kiedyś były najbardziej popularne, ale w pewnym momencie dostał je każdy z Afryka. Dobra, 100 kredytów są warte, także nie jest źle. I kolejny czerwony przedmiot. I to jest malowanie do Takumiego, także bieda trochę. Ale dalej jest to czerwony przedmiot, który jest wiele warty z samego względu, że jest czerwony. No i koniec dobrej pasy. O, gołąbek. I kolejny tutaj niebieski. Nie no, zdecydowanie skończyła się pasa na zdobywanie dobrych przedmiotów. Oj, zdecydowanie. Chociaż przynajmniej jakieś ciekawsze malowanie. Nie wygląda źle, ale nie wiem, czy ktokolwiek je używa na dłuższą metę. Ja kiedyś używałem chyba na paski. Seria chyba 5 niebieskich przedmiotów, ale zaraz będą lepsze skrzynki, lepsze dropy, więc będzie właściwie najgrubsza chwila. No, tak gruba jak teraz. Nie no, masakra. Mieliśmy chwilę szczęścia i wróciły tutaj standardowe dropy. Na zakończenie rzadkich dropów również niebieski przedmiot, także myślę, że można przejść już do bardzo rzadkich, z których można trafić nawet egzotyczny przedmiot. Bardzo rzadki jest minimalnym poziomem, a na zakończenie jeszcze otworzymy importowany, gdzie można trafić nawet black market. Jeżeli trafimy dzisiaj black market, to nie wiem, co się stanie. O, zaczynamy od bardzo rzadkiego. Takumi Vector. Ponownie czerwony tym razem, także nie ponownie. Całkiem ładny tutaj buścik, aczkolwiek on brzmi beznadziejnie. Nie wiem, czy to słyszycie tak dobrze, ale dźwięk wydaje nieprzyjemny, więc pewnie zakładam, że jest bardzo mało warty. Kolejny przedmiot znowu bardzo rzadki. Nie no, dawajcie jakieś jedno boom, jedna rzecz, która będzie dużo warta. Tutaj na tych skrzynkach już nawet chyba nie ma co przecinać szukania, bo w sensie szukania, losowania. No tutaj każdy przedmiot właściwie może być jakimś super trafem. Okej. W ogóle dajcie znać, czy na przyszłość, jak będzie kolejny odcinek tego typu jak dzisiaj, czy tak bardzo pomijać animację otwierania, czy mimo wszystko chcecie ją widzieć, chcecie, żebym ją zostawiał. Egzotyczny przedmiot? Fotony. Na pewno są warte bardzo dużo ze względu na to, że są egzotyczne, to myślę, że spokojnie ponad 100 kredytów, bo z 5 takich oto fotonów można zrobić na przykład trade-up na black market. Ale to dobra, przechodzimy do kolejnej skrzynki. Czerwony, wbrew pozorom chyba czerwony może być najlepszym trafem. Dobra, trafiamy Takumiego RXT. Nie mam pojęcia, czy miałem już ten samochód. Ale została ostatnia skrzynka, której minimalny poziom jest importowany. Także proszę coś malowanego na biało albo czarno i będę zadowolony. Nic więcej mi nie trzeba. Malowanie na biało albo czarno. Białe albo czarne, egzotik. Nie malowane wcale jakieś dziwne oponki. Najgorzej. No i dobra, tak jak widzicie na ekranie, wyszło mi około 1050 kredytów. Liczyłem wszystko po takim naprawdę prostym do sprzedania kursie. Moim zdaniem można to zrobić spokojnie w 5 wymian. Nie powinno być problemu do znalezienia kupca, w razie czego można jeszcze minimalnie zmniejszyć cenę, ale wydaje mi się, że to nie będzie potrzebne. Ale wracając, robiąc taki mały opening z darmowych dropów, właściwie po sprzedaniu przedmiotów moglibyśmy sobie pozwolić na zakup karnetu, nie kupując żadnych kredytów. No i generalnie potem sam karnet się zwraca, jeżeli wbijemy 110 poziom. No i jest to moim zdaniem fajna sprawa, szczególnie, że tak jak już wspomniałem, nie trafiłem żadnego przedmiotu praktycznie wartego więcej niż Quixel, czyli wartość po prostu uregulowaną przez poziom rzadkości. No tam niektóre przedmioty mógłbym tak jakby policzyć jako dodatkowe kredyty, ale stwierdziłem, że ten kto to będzie chciał sprzedawać jest leniem i chce to sprzedać po prostu jak najszybciej, żeby nie było czegoś takiego, że będziecie musieli przez na przykład 3 tygodnie sprzedawać te przedmioty, żeby osiągnąć ceny pokazane na odcinku. No i dobra, na zakończenie jeszcze dajcie znać, co sądzicie o takim formacie, czy w przyszłości robimy to tak samo, czy proponujecie jakieś zmiany. Ja was zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji oraz lajka, no i bez przedłużania, elo elo.